Siemaneczko, Duszakar z tej strony, witam Cię na moim kanale i została nam jeszcze w szybkich rozpakach, quick unboxingach obudowa do otwarcia i zajrzenia do środka, także zapraszam. Zmieniliśmy trochę kadr, żeby ją było lepiej widać. Kawał wody. Bierzemy się za otwieranie. Tak, standardowo ją do góry nogami odwrócimy. Nogami. No, jakieś tam nogi swoje też ma. Wszystko jest w środku, mam nadzieję. Chociaż nie, coś tutaj widzę od spodu. Także zapieszymy. O, coś mi tu leci. Jakaś instrukcja. O, spadła ładnie. Dobra. Postawmy ją sobie na nogach, a może jeszcze nie. Zdejmijmy folię od spodu. O, jakie nóżki piękne. No, nie powiem. Srebrne nóżki. Teraz zobaczycie wszystko. Stawiajmy budę. To już jest teraz trochę lżejsza. Jak jest bez pudełka, bez tego wszystkiego, oczywiście tutaj User's Guide, Define 5, tu jeszcze jakaś dodatkowa, nie wiem co to, errata, dodatkowa, Attention, aha, tak, to jest coś takiego jak u Corsera, że zanim zwrócisz, skontaktuj się z resellerem, może on Ci pomoże, bo może czegoś nie wiesz, co powinieneś i tak dalej. Także obejrzyjmy ją sobie z zewnątrz. Jak wygląda z tej strony? Oczywiście tutaj klapka, chyba jakaś taka, nie mogę zdjąć. Potem się pobawię. Z przodu wygląda może na boku, może tak. Z przodu oczywiście jedna. Z każdej strony. Tutaj waha, z boku wlota oczywiście. Tutaj mamy wloty, o widać na wylot. O, tu widać. Z drugiej to samo. No trochę ciężka jest. Tak. Od tyłu miejsce na zasilacz. Kolorek biały. 140 chyba z tego co widzę. Jeszcze nie wiem dokładnie, może tak na oko, ale sprawdź, widzimy miarkę. Czy to jest 120, czy 140, bo nie pamiętam. Tu mam miarkę, zobaczmy. No chyba 140. A co tu mamy? 2, 4, 6, 7 miejsc na karty. Tu dodatkowy wylot, fajny. Oczywiście miejsce na U-Shielda, zasilacz i to wszystko. Z góry jeszcze sobie wyjrzyjmy. Ops. Trzy klapy na górze do odkrycia lub zakrycia, chcesz mieć cicho. A od góry tutaj mamy 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, power, reset, mikrofon, słuchawki. No i od spodu, jak już kawałek widzieliśmy, dość duży filtr przeciwkurzowy, 4 ładne nóżki, kodzik na dole. No i co, zobaczmy sobie jak wygląda w środku. Zobaczmy sobie najpierw od tej strony. Dość fajne te, jak w większości obudów, system do nieupadających śrubek. No, ciężka blacha. nie gniesie, no trochę jak widać, słychać, ale tutaj nie wiem, 2 mm, milimetr, 1,5 może okładzina na obudowie. Ciężkie to, tak jak to w tego rodzaju obudowa. Bardzo dobrze wyciszone. No i co tu mamy? 2 montaże na SSD. Dobrze prowadzone kable, oczywiście gumowane. Montaż kabli, tu mamy opakowanie z akcesoriami, tutaj od kulerka. Co nieco, te kulery to normalnie wyglądają jak static preshery. No i z tej strony, co tu jeszcze możemy? Tu oczywiście raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tacek na dyski. Widzicie to dobrze, widzicie. Tu mamy 2 na napędy. Teraz sobie z drugiej strony jeszcze otworzymy. A tu mi całkiem, a bo tutaj to wychodzi. Z tamtej nie wychodzi, a z tej wychodzi. Zdjęliśmy nakrętki. Ściągamy. Tu oczywiście jest jeszcze blokada, ale tego nie widzieliście. Czekajcie, pokażę wam. Jak odkręcicie śrubkę, to nie ciągnijcie na siłę blachy, bo to jest taka fajna blokada, która jest tutaj, blokuje, tu blokuje i tu blokuje. Bardzo fajne zapięcie. I teraz delikatnie wszystko zdejmujemy. Tu również, tu na śrubki oczywiście, tego nie mogłem zdjąć. Myślałem, że to jest na magnes. Zamykana, też wyciszona, tutaj też fajna okładzina, tak samo z 1,5 mm grubości, bardzo fajna. Trochę się jednak jak na taką grubość blachy trochę pływa, ale wiadomo, że nikt z tego strzelał nie będzie, a w środku przestrzeni bardzo dużo, miejsca na wszystko. Wycinka na montaż procka ogromna. Gumowy, tak jak mówiłem, gumowy transport kabli, wszystkie tacki z możliwościami montażu każdego rodzaju dysku. Wszystko metalowe. Demontaż. O, teraz palcem nie odkręcę. Ale to można sobie wyjąć. To można sobie wyjąć. To można sobie wyjąć, więc naprawdę to nam nie będzie potrzebne, będziemy to wyjmowali na pewno, bo napędu nie będziemy mieli, docelowo też nie. Tu kable z front panelu oczywiście, od spodu bardzo ładnie to wygląda, nie wiem, to widzicie, nie widzicie tutaj, tu może na zasilacz na dole są wypustki, dodatkowo jeszcze są podgumowane, naklejona guma, żeby ten zasilacz był, nie ślizgał się, nie ruszał się i tak dalej. Także bardzo fajnie to wygląda. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Przód. A to sobie odkręcimy później. Dobra. Chciałbym zajrzeć jeszcze, ale to nie wiem, czy to... Jestem ciekaw tych kulerów z przodu. I zdjąć tą przedni panel. Tak, możemy odkręcić w tą, o nie, w tą nie. Oczywiście otwiera się tak, też jest wyciszony, fajna mata, mięciutka. Tutaj miejsce na energię, jest założony jeden kulerek, czekajcie, zmienimy sobie filtr do czyszczenia, bardzo łatwy. Właśnie chciałem zdjąć, ale nie ma potrzeby. Tutaj wyjmowane bardzo fajne te napędy, zaślepki, nie trzeba ciąć się, szarpać, wszystko jest na zatrzaski, bardzo przyjemne. Tutaj jest, z tego co pamiętam, to chyba to jest prędkość kulerów. I tu mamy zawiasy, można na dwie strony oczywiście zawiasy robić, tylko są przekręcane. No i kulerek w środku jest, więc sobie zamienimy kulerki. No i co? To nie musimy już zdejmować przedniego panelu. Wskoczy. No i co? Tak wygląda budowa. Bardzo fajna. Ciężka, jak nie wiem co. Ogromna. Jeszcze od góry. To też jest przykręcone chyba z tego co pamiętam. Nie, no zatrzaski. Potem się pobawimy, rozbierzemy ją na strzępy, to jeszcze sobie zobaczycie przy montażu. Tu taki szybki przegląd. No i co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Rozpakowaliśmy obudowę Fractal Design Define 5. I dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Shakal out.